Dzień dobry, buongiorno. Zaczynamy drugi dzień w Warszawie. Właśnie wyjechaliśmy, opuściliśmy naszych znajomych. Dostaliśmy w prezencie pyszny grzaniec bezalkoholowy o smaku borówka z jabłkiem. Szczerze powiedziawszy, nie piłam takiego, Lubek też nie. To jest grzaniec nalewany w nalewaku, dosłownie. Jeżeli jesteście z Warszawy, bądź też z okolic, bądź jesteście w Warszawie, w Galerii Mokotów możecie znaleźć Jacqueline i Michała, którzy właśnie mają piwka, winka różnego rodzaju dla koneserów, jak i nie koneserów. Więc serdecznie dziękujemy. Będziemy, na pewno przyjedziemy do domku i spróbujemy. Odpalimy sobie dzisiaj romantyczny wieczór z Lubkiem. Może, albo też nie. Zależy, o której godzinie wrócimy. Tak. Plan jest luźny. Na pewno lecimy do Złotych Tarasów. Zostańcie z nami. Popatrz, ile wiary. Ja nie wiem, czy my znajdziemy tutaj dzisiaj parking. No. Wiara jest po prostu wszędzie. A tak narzekamy na ludzi w Jeleniej Górze, nie? No ale tu to jest kosmos, uwierzcie mi. Zobacz coś takiego. Bez kitu. Normalnie fura stoi. Zrobiłam tu przebitkę dla Lubka. Będąc w Warszawie, zawsze chciałam wejść do sklepu Victoria's Secret. Za mną właśnie znajduje się ten sklep. Zobaczymy, ponieważ są promocje minus 50%, więc może wyjdę z czymś. Nie powiem. Tak jakby luksusowo troszkę tutaj. Marian, to jest jakby luksusowo. No z racji tego, że jestem w ciąży i ciągle rosnę, nie będę kupowała sobie na dzień dzisiejszy bielizny, ale zobaczę może z jakimś wygodnym dresem, bądź też leggingsami, albo jakimiś kosmetykami. Zawsze to się przyda. Co znalazłaś? Taką różową bluzkę. Taką obciętą i taką. Bardzo mi się podobają te leggingsy. Te. Bo są piękne. W takich kolorach, jakie lubię. Ale są duże, a chciałabym takie, żeby miała i na teraz, i po ciąży. No chyba, że coś będzie bardzo pięknego. Idziemy, bo już maluszek się niepokoi. Jeszcze nie może doczekać przymierzenia. No to idziemy. No, idziemy. Z góry dziękuję bardzo tej miłej obsłudze, która pozwoliła wejść mi, z racji tego, że jestem ciężarną. W pierwszej kolejności. Super, bo mówię, nie pytałam, tylko stałam grzecznie w kolejce razem z Lubkiem. Lubek tu może potwierdzić. Tak, no dokładnie. I panie zobaczyły i wpuściły mi w kolejce, więc bardzo duże propsy. Teraz przymierzanie. Dobra, mamy już pierwszą bluzę, bardzo fajna, czarna, z takim kolorowym napisem pink i fajne takie dresy. Brzuszek też się zmieścił. Lubkowi się bardzo podoba. Bardzo fajne. Mi się fajnie podobają. Wygląda. I ogólnie połączenie czarnego z czerwonym jest jednym z moich ulubionych połączeń, więc bardzo fajnie. Moim zdaniem ekstra wygląda ten komplet. Nie? Znaczy w sumie to chyba nie jest komplet, ale wygląda jak komplet. No nie, no ale sobie takie połączenie zrobiliśmy. Super, dobra, więc... Dobrze, druga propozycja to są takie leginsy z wysokim stanem. Fajnie też brzuszekowają, nie uciskają i taka w żywym kolorze bluzka, taka na jedno ramię. Mam coś takiego podobnego. No i zobaczymy, na co się zdecyduje. Tutaj jest tak bardziej stonowanie, ale ma takie fajne kieszenie, o. Tutaj napis pink też. No i tutaj mamy taką bluzę z nadrukiem, z kolorowymi kwiatkami. Tutaj też, takie też na jedno ramię. I taka biała zwykła. Taką białą już mam, w sumie podobną, więc... Ale chciałam tak przymierzyć, no i też fajnie z tymi leginsami wygląda. I teraz mam dylemat, czy wziąć leginsy, czy te czerwone. Leginsów faktycznie mam dużo. Udało się coś znaleźć dla mnie, także wychodzę zadowolona, pachnąca luksusem i truskawkami. Tak, pani popsikała jakąś piękną mgiełką, no więc jak najbardziej na plus. No i za obsługę również dziękuję z tego miejsca, jeżeli ktoś będzie mnie oglądał. Może zaraz pójdziemy coś zjeść? Tak, to jest dobry pomysł. No, no idziemy. Powiem wam szczerze, że jest tutaj multum ludzi. Mnie jakieś dopadło przeziębienie, jestem trochę przemęczona, zmarzłam wczoraj trochę. Śnieg jeszcze zaczął sypać, więc dzisiaj czuję to. No i co? Nie wiem, ta galeria jest chyba 10-piętrowa. Serio. Wszędzie dookoła ludzie. Tak chodzimy, chodzimy, szukamy, oglądamy, przymierzamy. Tak. Jesteś już zmęczona?
No, jestem już zmęczona. W ogóle jest strasznie duszno. No, ale może dobra. Może coś zaraz pójdziemy zjeść. Tak, pójdziemy zjeść. Zajdziemy tylko jeszcze tutaj do jednego sklepu i musimy usiąść też na chwilkę. No. Dobrze. Mały się koci troszkę. Koci się? No. Okej. Okay. Jest podekscytowany chyba tymi emocjami. Ze mną znajduje się salon na otwartej przestrzeni. Powiem wam, że pierwszy raz widzę coś takiego w życiu. No i myślę, że to jest sprytny pomysł, chociaż ja, jak chodziłam do swojej kosmetyczki na paznokcie, no to wolałam taką przestrzeń prywatną dla siebie i dla pani kosmetyczki, żeby nawiązać taką więź, ale tutaj, no wiadomo, z racji tego, że ludzie żyją w biegu, można przyjść tak bez żadnego dłuższej dyskusji, usiąść, zrobić paznokcie i wyjść, albo pójść na dalszy shopping, więc no ciekawe rozwiązanie. Wcześniej tego nie widziałam. Chusteczki są, spadek energetyczny na maksa, właśnie. Ale proszę bardzo, jedzonko zamówione. Tak, ej, właśnie, poczekajcie, wiecie co? Z racji tego, że już kalendarz mam w ręku. Boże, myślałem, że papierosy wyjęłaś. Nie popalam w ciąży i również nie piję alkoholu. Dajcie znać w komentarzach, czy już widzieliście moje shortsy tutaj z różnych miejsc. Wpadliśmy z Lubkiem na taki genialny pomysł, żeby codziennie w ciekawych bądź też ładnych dla nas miejscach wyrywać kartkę kalendarza. Taka jest, takie założenie na ten dzisiejszy, na tegoroczny rok. Boże, jestem głodna, bo gadam głupoty, ale że mówię, z racji tego to dajcie znać właśnie w komentarzach, czy widzieliście i czy spoko pomysł. Dobre? No, mnie już rozkłada, także muszę odpocząć, bo pewnie prześpię pół drogi, jak nie całą. I kończymy dzisiejszego vloga. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem. Hej!